przez bardzo wiele lat wierzyłem w to, co mi mówiły kobiety. A kobiety mi mówiły, że kobieta bardzo boi się utracić kontrolę nad sobą. Że może przyjść taki moment w jej życiu, kiedy ona przeżyje tak cudowny moment, że utraci kontrolę nad sobą, nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, że ona nagle może stracić zupełne panowanie nad tym, co się dzieje. Podobno jest to do tego stopnia możliwe, że ten mężczyzna może przeżyć niezwykłą chwilę, niezwykły moment, niezwykłą sytuację, w której ta kobieta zupełnie przestanie nad sobą panować. I kobieta się boi, że to może być tak silne, a jednocześnie tak cudowne i tak piękne, że ona po prostu straci zmysły nie tylko na chwilę, a na zawsze. Kobiety tłumaczą, że potrafią przeżyć tak cudowny moment zwany orgazmem, że ona nie dość, że jest w siódmym czy w szesnastym niebie, ale jednocześnie staje się przed nim zupełnie bezbronna i naga. I ona boi się, że to może tak się stać, że ona już taka zostanie, taka bezbronna, że on nie będzie miał powrotu do normalności. I ja przez wiele lat w to wierzyłem. Natomiast dowiedziałem się z wiekiem, że to nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Kobieta się boi, że jak ona przeżyje ten moment, w którym pokaże swoją prawdziwą duszę, osobowość, to może tę duszę i osobowość przez pomyłkę pokazać jakiemuś dupkowi. A to byłoby straszne.